Panie starosto, wczoraj, czyli 10 lutego, powstała strona na Facebooku Społecznego Komitetu Budowy Hali Sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie. I w ciągu jednego dnia na fejsie ponad 600 polubień. Jest to bardzo dużo, jak na taką małą, lokalną społeczność. Wie pan, znaczy to, że jest siła i potrzeba. I teraz proszę mi powiedzieć, czy starostwo do tej pory nic nie zrobiło w tej sprawie? Nie. Panie redaktorze, no, społeczny komitet, który powstał, rozumiem, że wybuduje tę halę gimnastyczną? Tak. Jestem za. Zaraz pójdę i ze dwa razy sam wcisnę, że lubię, bo ja pamiętam społeczne komitety, które kiedyś powstawały i to były świetne inicjatywy. Ci ludzie raz brali łopaty, raz brali wiadra, raz brali cegłę, a jednym razem już w tych bardziej cywilizowanych sytuacjach robili, organizowali zbiórki pieniędzy. Jeżeli ten komitet ma to robić, to jestem całkowicie za. A może pan wie, kto do tego komitetu należy? Na razie ten komitet powołały cztery osoby, tak? Dwóch radnych powiatowych, pan Krawczyński i pan Kandyba, no i przewodniczący Młodzieżowej Rady Gminy z Piaseczna, Michał Iwan. I jeszcze jest przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego, czy Komitetu Rady Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym w Piasecznie. To rozumiem, że zaczęła się kampania wyborcza. Tak pan myśli? No jeżeli moi radni, którzy są w opozycji, są w stanie wybudować salę gimnastyczną z pozycji opozycji, no to jest raczej niemożliwe. Natomiast jeśli mają zamiar kandydować i wygrać, to może faktycznie znajdą jakieś tam pieniądze w przyszłości i tą halę sportową czy gimnastyczną w tym wypadku wybudują. Natomiast ja od zawsze powtarzam, że jest mi to liceum bliskie, bo bardzo walczyłem o to, żeby go nie oddawać i z przyjemnością go przyjąłem, go gmina oddała. Znam potrzeby sali, która tam istnieje. Z panią dyrektorem rozmawiałem kilkakrotnie i ustaliliśmy, że oczywiście ta hala gimnastyczna jest bardzo potrzebna, natomiast są inne, bardziej potrzebne rzeczy dzisiaj. Natomiast jeżeli dojdziemy wspólnie z panią dyrektor, z naszymi radnymi, z Radą Rodziców, bez polityki, do wniosku, że ta sala jest potrzebna szybciej, no to siądziemy razem z naszymi radnymi powiatowymi i będziemy analizować finanse i sprawdzimy, czy jesteśmy w stanie przyspieszyć, bo z punktu widzenia tej perspektywy dzisiejszej jest to, myślę, że w trzecim do piątego roku, ja tak już to powiedziałem, ze względu na potrzeby powiatu. Natomiast jeżeli okaże się, że inne nasze inwestycje będą mniej potrzebne, albo zdążymy je szybciej zrobić, lub się pojawią dodatkowe pieniądze, to ja jestem całkowicie za. Ta szkoła jest jedną z najlepszych szkół w Polsce, na pewno w powiecie piaseczyńskim. W związku z tym, że jest szkołą powiatową, powinna błyszczeć. Natomiast inicjatywy społecznych komitetów już chyba się trochę przestarzały. Ja znam kupę komitetów, których się budowało w szkole, szkoły w Piasecznie i w ogóle w powiecie piaseczyńskim, gdzie założyciele, no to jeszcze wcześniejsze czasy, ale gdzie organizatorzy komitetu zakończyli swoje działalność na tym, że byli organizatorami. Natomiast i tak wszystko musiały zrobić samorządy. Mamy tutaj, stoimy przed Łącz na Sport i Narkotyki. Tą akcję prowadzimy w całej Polsce i nie piszemy o niej, że ja jestem patronem Polski, że wiele osób się w to włączyło. My po prostu tą robotę robimy. Jeżeli uznamy, że ta szkoła tej hali potrzebuje, to nie będziemy zakładać społecznego komitetu. Po prostu zrobimy projekt i pójdziemy do przodu. Panie starosto, nie wiem, czy pan wie, ale na pewno pan wie. Burmistrz Lis w 2011 roku wycofał wniosek o pozwolenie na budowę hali sportowej właśnie przy tej szkole, przygotowany przez poprzedniego burmistrza Józefa Zalewskiego. I gdyby to nie nastąpiło, jak pan myśli, bylibyśmy w innym miejscu? No myślę, że taki moment kluczowy był wtedy, kiedy żeśmy przejmowali szkołę. Gdybyśmy szkołę przejęli z dokumentacją, to pewnie już nasze negocjacje wtedy by przebiegały jeszcze inaczej. Że skoro jest ta dokumentacja, panie burmistrzu, rozmawiajmy o wybudowaniu tej sali gimnastycznej.
do przodu byśmy o tyle byli. Zresztą tak dokumentacja już w tej chwili zaczynałaby wygasać, więc trzeba byłoby coś z tym zrobić. Natomiast także słyszałem, że ta dokumentacja miała dużo braków i dlatego została wycofana. Ale szczegółowo tego tematu nie znam. Panie starosto, a proszę mi powiedzieć na koniec, jak pan myśli, czy w momencie, kiedy będziecie chcieli budować tą halę, znajdą się możliwości, czy wystąpi pan też o pomoc, wsparcie finansowe do gminy? Znaczy ja o wsparcie do gminy występuję wtedy, kiedy zadanie jest wspólne, czyli na tej zasadzie, że bardzo dużo osób korzysta z konkretnej gminy w tym zadaniu. Natomiast jeśli mamy pieniądze, nie będziemy chodzić do samorządów, bo samorządy same mają swoje obciążenia i muszą je wykonywać. Natomiast w tym wypadku, jeśli się zdecydujemy na budowę, to nie sądzę. Z tego względu, że jeśli powiat będzie stać na to, to zrobimy, bo to już wiemy, że to jest zadanie powiatu i my mamy tą salę sportową nową, czy tą salę gimnastyczną wybudować. Nie oznacza to, że z przyjemnością, gdyby się władze gminy włączyły w wspólną inicjatywę, z przyjemnością ją przyjmę. Rozumiem. Wrócę jeszcze do jednego tematu. Według pana jest to inicjatywa czysto polityczna, tak? Zbliżają się wybory i potrzebujemy teraz pomysłów, jak te wybory wygrać. Znaczy, na pewno jeśli chodzi o lokalnych polityków czy politykierów, to na pewno tak. Natomiast no, nie znam Rady Rodziców. Myślę, że Rada Rodziców jest autentyczna. Rodzicom zawsze zależy na tym, żeby ich dzieci miały jak najlepsze warunki, więc tutaj z tego zdania wykluczyłbym Radę Rodziców. No i ten młody człowiek, nie wiem na ile się zajął polityką, na ile szefowaniem tej młodzieżowej rady. Natomiast już to jest namiastka pewnej polityki, aczkolwiek jego bym na razie jeszcze oszczędził, bo nie znam jego intencji prawdziwych. Czyli reasumując tą naszą rozmowę, nie ma potrzeby powoływania żadnych komitetów, będą pieniądze, będą możliwości, ta hala powstanie. Ja nie mogę zabronić nikomu powołania społecznych komitetów, natomiast no, na pewno czy ten komitet społeczny będzie, czy nie będzie, nie ma większego znaczenia w stosunku do decyzji, które będzie podejmowała Rada Powiatu, ponieważ Rada Powiatu podejmuje decyzje racjonalne. Nie presja, nie ilość podpisów, nie ilość organizacji, tylko autentyczna potrzeba i oczywiście do tej potrzeby dostosowane środki finansowe. Dziękuję panu bardzo.